Cześć, witam Was pięknie w kolejnym gitarowym odcinku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o sposobie, który pozwoli Wam zawsze celnie i precyzyjnie i co najważniejsze świadomie trafiać w dźwięki, które będą pasować do akordu, do podkładu czy też kontekstu harmonicznego, po którym aktualnie gracie. I osoby, które już mają coś tam za uszami, jeśli chodzi o teorię i harmonię muzyki, pewnie będą już tu się domyślać, że mowa o dźwiękach akordowych. Tak, dokładnie o nie chodzi, macie rację. Natomiast bardzo często jest tak, że kiedy gitarzyście mówimy: hej, może byś zagrał tutaj dźwięki akordowe, to kończy się to w taki sposób. Tak, czyli po prostu takim szkolnym ogrywaniem gotowych patentów, które czasem działa, ale w większości przypadków jednak brzmi sztucznie, niefajnie i niemuzykalnie. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, w jaki sposób przejść od ćwiczenia dźwięków akordowych do tworzenia muzyki z ich pomocą. I w tym celu również zapraszam Was na obejrzenie lekcji pochodzącej z mojego kursu Sztuka Improwizacji, czyli kursu, który nauczy Was świadomie tworzyć własne, ciekawe i interesujące solówki gitarowe. Jeśli jest to coś, co Was interesuje, to zapraszam Was na stronę sztukaimprowizacji.pl, bo tylko do środy 12 maja można zapisać się na tegoroczną edycję tego kursu. To nie jest żadna śliska marketingowa taktyka. Następną edycję robię dopiero w 2022 roku. Jeśli chcecie, to w tę wielką środę wpadnijcie również o 20 tutaj na YouTube, na streama, gdzie będę odpowiadał w takim trybie last minute na wszelkie pytania dotyczące kursu, ale bardzo chętnie też pogadam o improwizacji i z pewnością coś zagram. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Na tym etapie zapewne zdążyliście się już przekonać, że dźwięki akordowe brzmią poprawnie. Czasem może nawet zbyt poprawnie, aby nie powiedzieć szkolnie. W tej lekcji przygotowałem dla Was kilka rad, dzięki którym z dźwięków akordowych będziecie w stanie wydobyć wartość artystyczną. Do dzieła! Rada pierwsza będzie dotyczyła tego, o czym już rozmawialiśmy sobie w poprzedniej lekcji, a mianowicie tego, aby nie zaczynać zawsze od prymy. Jest to taka tendencja osób początkujących, które dopiero co zaczynają swoją przygodę z dźwiękami akordowymi i bardzo często na ogół później w improwizacjach, próbując implementować te rzeczy, brzmią oni w taki sposób. I oczywiście, traktując to jako jakiś taki krok w rozwoju, jest to jak najbardziej ok, natomiast nie możemy zapominać o tym, że to od nas zależy postawienie kolejnego kroku, który będzie po prostu polegał na tym, że będziemy się w doborze dźwięków kierowali czymś innym, aniżeli tym, aby na raz ustrzelić prymę. Czyli na przykład tym, o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej, a mianowicie kierunkiem melodii, czy też targetowaniem, celowaniem w dźwięki najbliższe. Kończę na dźwięku gis, następny akord to D, więc na przykład zamiast zaczynać od D, to po prostu zagram sobie A, który jest kwintą w D. W ten sposób tworząc melodię, która jest oczywiście oparta o dźwięki akordowe, natomiast nie pokazuje jej w taki chamski, wręcz ordynarny sposób. Kiedy już uwolniliśmy się od tego myślenia prymą, kiedy już nie musimy za każdym razem trafić w pierwszy dźwięk danego schematu, aby być w stanie kontynuować go dalej, to takim naturalnym kolejnym krokiem jest to, aby nie grać dźwięków po kolei. I tak jak mówiliśmy sobie o tym, jak często brzmi osoba początkująca, próbująca grać dźwięki akordowe, wyeliminowaliśmy pierwszy czynnik tego, czyli właśnie to, że zaczynamy za każdym razem od prymy. No i kolejnym czynnikiem, który warto by wyeliminować, jest to, żeby nie grać dźwięków po kolei. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. I poniekąd dotknęliśmy tego w momencie, w którym mówiliśmy o tym, aby kierować się zasadą prowadzenia melodii w taki sposób, aby kolejny składnik przy zmianie harmonii był najbliżej. O tyle nasze melodie możemy konstruować również w oparciu o szersze interwały i na przykład myśleć o tym w takich kategoriach. Mam tutaj moje lampki od A dura, mam moje lampki od
D-dura i może na przykład moją melodię skonstruuję w inny sposób. Kolejna rada jest taka, abyście nie bali się zmieniać pozycji. Bardzo często jest tak, że mamy jakiś taki nasz comfort zone, strefę komfortu. I nie ukrywam, że dla mnie na przykład to opalcowanie też jest dużo bardziej ograne niż na przykład to. Natomiast już to spostrzeżenie jest dla mnie bardzo wartościowe, ponieważ no, wiem na przykład, nad czym powinienem siedzieć, kiedy następnym razem zabiorę się za pracę nad dźwiękami akordowymi. Także polecam Wam, abyście nie utkwili w jednej pozycji. Oczywiście na początku dobrze jest sobie ograniczyć gdzieś tam pole działania, natomiast pamiętajcie, że po to uczyliśmy się tego, jak łączyć te nasze opalcowania, aby tę przykładową frazę taką móc zagrać w ten sposób, kończąc na przykład na piątym progu struny E1 albo w taki sposób kończąc na progu 10 struny H2. Także jak najbardziej, nie bójcie się tego, to jest przepotężne narzędzie. Nie chcemy utknąć w jednej pozycji na zbyt długo. Na początku to jest ok, ale pamiętajcie, żeby jednak wdrażać się w kolejne pozycje i tego się po prostu nie bać. Kolejna rada, jaką dla Was mam, to abyście każdemu połączeniu akordów poświęcili odpowiednią ilość czasu. Odpowiednią to znaczy nie za długo i nie za krótko. Przykładowo, jeśli walczymy z tym naszym A-dur i D-dur, który mamy w podkładzie, to nie chodzi nam o to, aby następny miesiąc spędzić grając. Bardziej nam chodzi o to, aby starać się wdrażać te koncepty do różnych podkładów, do różnych połączeń harmonicznych. Okej, poćwiczyłem trochę AD, to może poćwiczę na przykład teraz AE. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że operujemy cały czas tymi samymi schematami i poprzez to, że będziecie dość często uderzali w ten temat od różnych stron, od różnych kontekstów, od różnych połączeń, to nauczycie się prawnie widzieć te zmiany, dzięki czemu będziecie lepiej operowali dźwiękami wchodzącymi w skład danego akordu i co za tym idzie, prościej będzie Wam się poruszać w tej materii. I kolejna rada, jaką będę dla Was miał, być może najciekawsza, jest taka, abyście pamiętali, że okej, dzisiaj poznaliśmy koncept grania dźwiękami akordowymi, ale przecież całkiem niedawno do tego naszego podkładu zagralibyśmy pentatoniką A-dur. I co za tym idzie, możemy śmiało łączyć oba te koncepty, a właściwie traktować je na ten moment odrębnie i przełączać się z myślenia na przykład dźwiękami akordowymi na myślenie pentatoniką. To też za moment zrobimy, gdy będę Wam demonstrował ćwiczenia już z podkładem.
I jak widzicie, temat ten jest naprawdę fascynujący, bo granie dźwiękami akordowymi to nie tylko takie bezmyślne ogrywanie, czy może raczej bezduszne ogrywanie dźwięków znajdujących się w akordzie, ale sztuka sama w sobie i w momencie, kiedy dochodzimy do jej ostatecznego stadium, czyli momentu, w którym świadomie miksujemy różne elementy, takie jak skale, jak zagrywki, jak jakieś gotowe patenty, granie motywiczne i cały ten nasz improwizatorski warsztat właśnie z narzędziem takim podstawowym, jakim jest operowanie harmonią w takim najbardziej fundamentalnym zakresie, czyli dźwiękami akordowymi właśnie, no to dzieją się rzeczy po prostu magiczne. Szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład gramy po harmonii, gdzie tonacja się zmienia, tak jak na przykład w tym ostatnim podkładzie. Próbowania improwizowania w taki sposób to nie jest łatwe, szczególnie na gitarze, ale jest to szalenie istotne i bardzo wartościowe, dlatego w sztuce improwizacji o graniu w taki sposób mówię, zanim jeszcze dotkniemy tematu skal modalnych i tak dalej. Wydaje mi się, że takie podejście pomaga dużo lepiej zrozumieć harmonię, a co za tym idzie, wpływa na to, czy później gramy świadomie, czy jesteśmy w stanie wydobyć te dźwięki, które słyszymy w głowie i przenieść je na kanwę harmonii, po której się poruszamy. Jeśli sztuka improwizacji brzmi jak coś interesującego dla Was, to koniecznie wejdźcie na sztukaimprowizacji.pl. Tam znajdziecie wszelkie informacje na temat kursu, jego ofertę, pełen scenariusz, odpowiedzi na często zadawane pytania, sekcje bonusów, które oferuję w ramach tego kursu i wszystkie informacje, których moglibyście tylko chcieć. Ale pamiętajcie, 12 maja zamykamy zapisy. Jest to termin definitywny, ostateczny i następna okazja, aby wejść na podkład kursu będzie dopiero w 2022 roku. I również 12 maja o godzinie 20:00 zapraszam na streama, gdzie w takim trybie last minute będę odpowiadał na pytania osób, które jeszcze wahają się nad zakupem kursu oraz w ogóle na pytania osób, które chcą pogadać o improwizacji. Pewnie również coś zagram, także zapraszam, jeśli macie wolny wieczór, milej będzie mi spędzić go w licznym gronie, gitarowym gronie. Tyle na dziś, serdecznie dziękuję za uwagę. Jak zwykle będę mega wdzięczny za komentarze i łapki. Nakręcają mnie bardzo do tego, żeby działać dalej. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Hej!